Znajdujemy się w miejscowości Wólka Pieseczna i byłem tutaj parę lat temu. Są tutaj schrony z II wojny światowej. Są to polskie schrony. Jest tutaj kilka schronów. Dwa schrony znajdują się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w ścisłym terenie, do którego nie możemy wejść. Ten schron już kiedyś filmowałem, ale nigdy w nim nie byłem. Także dzisiaj spróbuję dostać się do niego. I tu jest właśnie ten schron. Widzimy tutaj przysłonę zamkniętą w tym schronie i będę do niego wchodził. I spróbujemy dostać się do środka. No, zobaczymy. O, jest przelotnia, są jakieś drzwi. No, spróbujemy wejść. Dobrze zachowany schron. Trochę. Tu widzimy małą strzelnicę. No, ale drzwi są jeszcze. Brawo. Widzimy tutaj, że tu jest jakaś wyrwa. Tu musiał być schron, musiał dostać jakimś właśnie pociskiem. Jest to niewielki schron. Dzisiaj wygląda. Ale pocisk musiał być. Wyrwa jest od wewnątrz, czyli z tamtej strony musiało dojść do wybuchu. Ładny, nieduży polski schron. Jednoskibowy. A schron ten znajduje się tuż przy domu. Chciałbym tylko nadmienić, że tutaj jest kolejny schron. Jest to schron obserwacyjny, ale do niego już nie będę szedł, ponieważ już tam kiedyś byłem.